Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Ambroziak, jestem dermatologiem i współwłaścicielem kliniki Ambroziak. Pewnie Państwo się zastanawiają, co to jest za rzeźba, która stoi na moim biurku. To są maraki biznesu. Dostaliśmy tę statuetkę za pozyskanie i utrzymanie pozycji eksperta. I muszę przyznać, że jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. To jak gdyby uświęca 20 lat ciężkiej pracy, które właśnie w tym roku mijają. W tej chwili podzieliliśmy nasze kliniki tematycznie. Mamy jedną klinikę taką beauty, zajmującą się ewidentnie dermatologią estetyczną, jedną zajmującą się chirurgią plastyczną, taki mały kameralny szpital i prawdziwą kliniką dermatologiczną, gdzie już za 2 tygodnie zaczynamy zajęcia ze studentami w ramach 4. roku medycyny. Pomysłów mamy 100 na minutę i dalej będziemy się rozwijać. W jakim kierunku trudno powiedzieć, bo to wygląda tak jakby schować atomy w worku i to cały czas one gdzieś tam wybijają. Jeżeli chodzi o rady dla osób początkujących, czy takich, którzy to podejmują pierwsze kroki w medycynie, to zawsze mi się przypomina w takich sytuacjach, jak Jeremi Przybora mówił: proszę Państwa, trzeba brać każdą pracę, czy ona jest dobrze opłacana, czy źle, praca uszlachetnia.